Nie patrz mi w oczy i lepiej o nic nie pytaj, bo nie, że cię zaskoczysz tym, co z nich wyczytasz. Nie będzie to na pewno strach, a tym bardziej nie radość. W sumie nie wiem tego, sami chcę, by tak pozostało. W domu nie mam luster, na mieście unikam witryn. Nie mógłbym spojrzeć na siebie, nawet będąc kim innym. Na innych też patrzeć nie mogę, bo mi się robi niedobrze. Ciągle odwracam wzrok, chociaż to cholerny nonsens. Widzę u ludzi wokół mnie tylko to, co najgorsze. Cierpię na Aspergera. Życie blokuje mi tory i w sumie nic się zmienia, dlatego proszę, nie patrz mi w oczy. Nie patrz mi w oczy, tak będzie lepiej zapewne. Bo jak się w nie przypatrzysz, to jak kiedy poślepniesz. Ja się wcale nie wstydzę, to dla twojego dobra. Bo temu, co w nich zobaczysz, to pewnie jest prosta. Nie powinienem mieć oczu, bo ponoć nie mam duszy. A oczy to i najlepsze odbicie. Pewnie po moich perypetiach z życiem nie będę w stanie odwracania wzroku się oduczyć. Widzę u ludzi wokół mnie tylko to, co najgorsze. Cierpię na Aspergera. Życie blokuje mi tory i w sumie nic się zmienia, dlatego proszę, nie patrz mi w oczy. Cierpię na Aspergera, chociaż nie jestem chory. Po prostu od urodzenia widzę u ludzi tylko to, co najgorsze. Cierpię na Aspergera. Życie blokuje mi tory i w sumie nic się zmienia, dlatego proszę, nie patrz mi w oczy. Ty nie patrz mi w oczy. Patrz mi w oczy.